Wszystko musi pójść wyżej, panie Janku, bo tu się muszą zmieścić trzy napisy, pan mnie dobra, rozumie. Dobra. Proszę bardzo. Gotowe, panie. Co tam jest jeszcze? Ja to tu trzymam. Panie Turecki, ja proponuję przyozdobić jakąś girlandą albo kwiatem w górę, tak będzie gustownie. Panowie, ja proponuję tylko witamy w kilku językach, będzie bardzo elegancko. No i dobrze, dobrze, czego się czepia, czego? Co tam ma jeszcze? O, mam jeszcze, uwaga, zły pies. No, nie, panie Janeczku, przepraszam, to przecież nie może obrazić się. No. Cicho, to się zasłoni palmą i nie będzie widać. Ale to po co wieszać? Lepiej nie wieszać już. Czego się czepia? Czego się czepia? Czego? Patrzcie, jaka mędrala stoi i krytykuje tylko. To jest bez sensu, ja bym zrobiła... Czego? Tak. Gdzie? Gdzie się wtrąca? Dopiero przyszła, już ma zdanie. Dali mi jazda, poszła wozny. Poszła mnie wozny. Panie woźny. Zaraz, gdzie ja mam to powiesić? Nie, panie Janeczku, przecież no, to się może mu skojarzy. Cicho, panie Janku, pan wiesza wysoko, to się nie będzie rzucało w oczy. Dobra, tak jest. W ogóle nie wieszać. Po co wieszać? Lepiej nie wieszać i już. No. Jeszcze raz puści parę z gęby, to nie odpowiadam. No i... O, właśnie jak się tu panoszy! My tu harujemy od lat i dobrze wiemy, co robimy. Tak głupio robicie, to jest bez sensu. Co, nie belga? Stara, nie odzywaj się, jeszcze ci pan woźny turecki dogada. Tu są fajne zwyczaje. Właśnie. Ty artystka garbata, rację ma, pan woźny, pan turecki tu rządzi i wara mnie krytykować, par excellence i poszła mnie wąsto. Panie turecki, tylko grzeczni, tu są kobiety. No. Gdzie? No. Te trzy wisielce? O, dziękuję bardzo, panie Jarku, ja w takich warunkach dekorować nie będę, to jest parodia. Czekaj, pan rany boski. No i małpa jedna, byłbym się przez nią zabił. Panie Janeczku, napisy spadły. No i widzę, i co z tego? Panie Janku, co mnie narobił? Co mnie narobił, panie? Z pana jest taki fachowiec, wie pan, jak z pana artysta, proszę pana. A ja mam, to jest parodia, nie teatr. Ja mam wszystkiego potąd. Ja też mam tego wszystkiego potąd i więcej nie wieszam. Od razu mówiłem, nie wieszać i już. No. To jest moja sprawa! I cisza mi zaraz ma być! A nie, to dali mi jazda stąd! O, akurat! My jesteśmy artyści i mamy prawo siedzieć na scenie, a woźny turecki nie! Nie. Tak? O, proszę bardzo, ja od razu sobie mogę iść. Chwileczkę, nie, cisza, nie, proszę mnie, cisza, panie Janku. Cisza, nie, kochany, turecki, ja wolę kamienie, proszę nie. pana, tłuc, Porwa. Niż robić tu w tej kulturze, panie Janku. Ja mogę pójść na budowę i tam mnie pocałują, proszę pana. W rękę mnie, o, no. Tu, w rękę mnie od razu pocałują, nie, proszę matko, pana. Nie, i bardzo proszę. Chwileczkę, ja zaraz, nie, chwileczkę, ja panie widzę, chwileczkę, panie Janku, ja widzę, jak się ten teatr... Par excellence, kula beze mnie. Trzymaj, proszę bardzo. Panie Turecki. I pan mnie, nie, panie chwileczkę. Janku. Panie Turecki, tak. Ustalmy. Proszę pana, żyliśmy tyle lat w zgodzie. Żyli. W zgodzie? Przyjaźni, tak. Proszę pana. Tak, i gdzie nie. pan teraz pójdzie? Tak. Gdzie pana, proszę pana, zechcą? Nie, panie Turecki, chwileczkę. Sam pan mówił. Co pan mówił? Że pan kocha teatr. Kocha. Bo ja kocham, panie Janku, ten teatr, tylko mnie dojadło. Ja właśnie nie umiem. Ale to... Tak. Panie Turecki, chwileczkę. Zespół, proszę pana, rozumie pan, on chce pomóc. No pewnie, ale no. on zespół, on jest nerwowy. Proszę pana, on chce wiedzieć, po co on ma wieszać te napisy, proszę pana. Tak czy nie? On jest nie do poinformowany. Prawda faktycznie? Właśnie. W ogóle nie wiadomo, po co wieszać. Panie Turecki, to oni nic nie wiedzą? Cicho, myślę! To miała być niespodzianka! Jaka? Co? Jaka niespodzianka? Panie Cieszku, co się pan wtrąca? Co się pan wtrąca? Co pan miesza? Co pan donosi? Łozur ma taki, bo taki ma łozur, panie Cieszku. Jak ja panu jeszcze raz co powiem, to mnie prędzej ręka uschnie, proszę pana. Panie Turecki, przepraszam bardzo, ja w końcu nic nie powiedziałem, prawda? Mam grać? Grać mi! Widzicie ludzie, flagi na budzie, to finger tango, Jonasz,
Powrócił znów niechźnie orkiestra, artysta ekstra. Kuplety dziś zaśpiewa znów, choć błyska wciąż i choć gdzie nie gdzie brzmi. Choć czarna chmura napędza tu za losa, na gości atmosferę oczyścimy mi. A jeśli nie, to wolce zwracę na sobie. Że mamy witać nowego, proszę pana, dyrektora, a ja jako przewodniczący jestem niedopoinformowany, czy to może być prawda, proszę pana? Może być prawda, panie Janku. To może być prawda. Kto to jest? Ja nic nie wiem, panie Janku. Nikt go nie zna, proszę pana. Chryste, pokazywali panie. Mnie zdjęcie na mieście, proszę tak. pana. Jest z brodą i takim... Niech to! Z brodą? Kto to może być? Panie Turecki, nie. Trzeba pójść i dopoinformować zespół. Za Chiny! Panie Janku, za Chiny nie pójdę! Panie Janku, oni mnie rozerwią na kawałki. Trudno, panie Janku, idziemy. Nie, panie Janku, za Chiny nie idziemy. Panie Janku, idziemy. Nie. Bije go! Panowie, chodźmy! Przepraszam za zamieszanie. I czy to jest teatr imieniem Kurtyna w górę? To jest parodia, a nie teatr, proszę pana. Telefon. Tak, halo, to jest telefon Kurtyna. Chryste, panie Janku. Przepraszam bardzo, ja chciałem zobaczyć pogrom. I przecież program. Znaczy, dobrze, pogrom. Tak jest, proszę pana, oczywiście. Panie Janku, był pan zapowie, jak zwykle elegancko. Ja naszego gościa podprowadzę do krzesła na widowni. Ja jak jest. Zwykle, prawda, zapowiem niezwykle elegancko. Tak jest. Proszę bardzo. Panie Janku, telefon! Tak, halo? Proszę bardzo, panie Janku, telefon! Dobry wieczór! Witam szanowną publiczność. Coś niesamowitego. Przecież tu nikogo nie ma. Ja bardzo przepraszam, ja nie dosłyszałem. Wal pan bez, szanowna publiczność. A co, będzie publiczność? To zaczekać? Jedź pan z tym koksem dalej, tak. No. O chwileczkę, ja bardzo przepraszam. Ja bardzo przepraszam, z tym koksem to było tak. Ja mam wszystko wyprowadzone na cieściutko. Jeżeli Turecki w tej chwili donosi, proszę no pana... No i co, długo tak mamy stać? Właśnie, w kulisie taki gorąc, że co nie belka, tam. Poszłem tam! Tak. Już, ja... Panie Janku, zapytaj pan. Tak. Szybko, no dalej tak, bardzo proszę, parę słów o zespole. Tak, o zespole, tak. Tak, taką jakąś maleńką informację proszę podać. O chwileczkę, proszę pana. Ja nie będę donosić. To jest bardzo dobry zespół. Bardzo proszę, prosimy. Coś niesamowitego. Panie Turecki, mam grać? Grać. Serce w piersi stuka, to była luka. Straszna luka, jak wesenny duch. Wesoło! Śmiechu ma, są tak smutne. Nawet gdy nie opa smutku zdrów. Byśmy dziś wdzięczy, bez tej poręczy, schody życia ciężko znieść. Dobra, śmiech naszą wioską, miasto i wioską, niesie zespół na tę wieść. Trzeba dzisiaj nam świadomie się śmiać, zamiast płakać i wylewać, łyskać. Zalony, cieszmy się, śmiechem się śmieszmy, wójtki
Niech radość dzwoni, jak dzwonek do drzwi. Niechaj płynie zdrowy śmiech perlisty. Do rozpuku aż świat się z nami masz. Zostaw w pralni smutną twarz. Wesoło! Jak łaskotnie działa celny nasz żart. Nam nie zdarza się przenigdy pastar. Bar się dziś z nami, rzucać śmieszkami. Wspólną drosną śmiech dla was. Wspólną drosną śmiech dla was. Pan Czesiek powiedział, że Turecki wiedział, że przyjdzie nowa dyrekcja i dlatego kazał wieszać te napisy. No, no idiotyzm, no. No. Idiota tylko wiesza takie napisy. Widziałeś, co on wieszał? No tak, no, no palenie wzbronione, no. Wejścia nie ma i wtedy. Tak. No idiotyzm, nie? Widziałeś, dziewczynki, jak nas załatwił? No. A pan Czesiek powiedział, że Turecki powiedział, że ta nowa dyrekcja jest gruba, duża i ma brodę. No. A skąd chuda i w cyngla? Właśnie, ma gitarkę z legutką łysa, co nie belka, co nie? Skąd? Chuda i w cynglach. No to ludzie, ja też lubię. Ludzie! Co? Jest! Trzeba na gwałt się chować. On się domaga, cicho, on się domaga programu. A Turecki już donosi. Na gwałt szykować, dawajcie, co kto ma. Ja mam. Ja mam motyla po czesku. Dobrze. No. A ja mam cygankę z panem, z chórem i z baletem. No. Ja mam motyla po czesku, ale musi być duet z panienką. To wiesz. O, no, może być tak. Zaraz, Boże! Tam się coś stało! Nic, spokojnie, próba zespołu! Cisza nie ma być! Niesamowity głos. Tak. Więc proszę pana, widzi pan, tu tytuł, autor, artysta, a tu rubryczki na plus i minus. I tylko pan wpisuje. Tylko pan wpisuje. Niesamowity. I wiemy niezawodnie, kto się nadaje, a kto się nie nadaje. Ale kiedy... Oni są wszyscy świetni, bardzo, wszyscy. Wal pan wszystkim plus i po herbacie. No to co, panie dyrektorze, właśnie teraz nastąpi ten motyl, tylko ja bardzo przepraszam. On jest po czesku. Dlaczego po czesku? Dlaczego? No, mamy wspólne Tatry, prawda, i laskę niebieską. Słusznie. I Dąbrówkę. I wiecie, panowie, co się okazało? Piosenka uważana dotychczas za polską, w blasku ostatnich badań naukowych, okazała się częściowo czeską. To jest coś niesamowitego. Ta, jaka? Znacie, panowie, tę piosneczkę? Szła dzieweczka do laseczka, prawda? Tak, tak. Prawdę mówiąc, to nie znamy. Nie? No to właśnie ta piosenka okazała się częściowo czeską. To jest niesamowite. Piosenka nie zna granic. Tak. Słuchamy. To co, panie dyrektorze, przepraszam bardzo, to można już walić z tym motylem? No, jeśli pan dyrektor pozwoli. No, można walić chyba. Tylko pytanie do konferansjera. Tak? O czym jest ten motyl? Ty, chodź tutaj. On chce wiedzieć, o czym jest ten motyl. To może ja osobiście? No, tak. Więc motyl jest ogólnie o miłości. A w szczegółach o tym, że trzeba się kochać na zdrowie. No i on to robi. Tyle, że gania z kitki na kitku, z kwiatka na kwiatku i w głowie mu się kręci z tego, a on, ten motyl, to nie zwraca na to uwagi, tylko dalej robi swoje i do tego jest mu potrzebna ta panienka, którą tu mamy pod ręką. Tak, to a teraz nastąpi motyl. Pocit však se jako dým rozplyne, když tě zvím,
a do duše mi padne klid. Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct. To už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že si ta pravá. Že se mi hlava točí. Za to můžeš řík snad. A tuškou na obočí chtěl bys zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. Se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řek si víc, než chtěl si říct. To už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že si ta pravá. Že se ti hlava točí, za to můžeš říct. A tuškou na obočí chtěl bys zkusit verše psát. All such must be in town. So słuchajcie, mnie mówili na mieście, że Misiek tu ma być dyrektorem, bo on faktycznie ma brodę, no i nie jest taki chudy jak ten. Ale jaki Misiek, kochana? Gdzie on ma brodę? No. Dyrektor z brodą to nie może być. Oj, może, Misiek wszystko może. Ciekawe, dlaczego go odstawili? Musiał się gdzieś poślizgnąć, kretyn. Ja teraz nie wiem, na jakiego grzyba ja tu przyszłam. Idź, Belisima powiedział, wyniuchaj sytuację, obejrz ludzi, opowiedz i masz tobie. Odcysiali go, kretyn. A. Ale przepraszam cię, kochana, ja nic nie rozumiem z tego. Ja też nie rozumiem, nieważne. Misiek pewnie też. Tam na górze musiały pęc układy. A zresztą nieważne, mnie to wisi gruntownie. Panno Bosieńku! Kochana! Co? Panno Bosienieszku, kochana! Ja muszę lecieć na pół godzinki. Mam taksówkę, na dole czekam. No, koncercik piasecznie. Kochana, masz tutaj notateczki, o, do zapowiedzi. Pani to za mnie zrobi najlepiej. No, kochana, leci. Ten nowy dyrektor to poczciwa rura. No, no, Bazinka, Więc, jak już panu mówiłem, no to jeszcze nie proszę, pan, proszę. Rubryczka 3B, łamana, 1, łamana 1254, pamiętam, to samo robię. To ona właśnie oznacza, że dane prawda artysta ma ten no. No patrz pan, zresztą mniejsza z tym. Lub też go nie posiada. I w ten sposób na podstawie tej rubryczki 3B18, łamana 1254, pan uzyskuje. I tak powstaje wykaz graficzny talentu. O, talentu właśnie. Tak. Przepraszam bardzo, ja. Czy można? Nie można, ludzie! Co jest? Pana Janka prosimy! Panie dyrektorze, ja
Bardzo pana dyrektora przepraszam, bałagan się troszkę zrobił, prawda? Z prędkości pana przyjścia nagłego w gabinecie też nie sprzątłem, za co serdecznie pana dyrektora przepraszam, ale... Ja nie rozumiem, o czym pan mówi. Ja naprawdę nie jestem dyrektorem. Naprawdę! Ja nie jestem dyrektorem. Ja jestem profesorem mniemanologii stosowanej. I ja usiłuję naukowo, jak pan tu widzi na tych rubryczkach, ustalić skalę talentu danego, badanego artysty. Uprzejmie przepraszam dyrekcję. Mojej koleżance zrobiło się niedobrze, to się sama zapowiem, dobrze? Panie dyrektorze, pan ma chory personel. Coś trzeba temu zarazić, przepraszam, zaradzić. A co jest koleżance? Żadnej koleżance. Nie wiem, brzucho ją bolić, coś takiego, nieważne. To co, mogę? No, panie dyrektor. No, mogę. No tak, no ale mnie brakuje ludzi do numeru. Pan Janek w Piasecznie, a reszta się nie nadaje. Co jest? Co to znaczy? Śpiewać mi! Chwileczkę łapy przy sobie! Nie śpiewam bez ludzi, co jest? To ja chętnie pomogę. Pani dyrektor, chodźmy, pomóżmy koleżance. Dajcie mi święty spokój! Ja nic nie rozumiem! Bardzo proszę, kochana publiczności, teraz nastąpi świetny żart! Dyrekcja zaśpiewa numer w operze ze mną w roli gwiazdy. To co, mam grać? Grać! Sąsiedzi, nie mogąc ciągle żyć. To nie moja wina, bo każdy tak zaczyna. Za to do opery przyjmą mnie. Kiedyś nastąpi ten wielki dzień. Bardzo długo mnie nie chcieli przyjąć z braku miejsc, ale w końcu mnie przyjęli i zaczęło się. Skończyli uwerturę, kurtyna poszła w górę. Śpiewałam pierwszy raz w operze. Śpiewałam pierwszy raz tam taram, taram, tam, taram, taram, tam, tarararara. Pam, pam, param, param, pam, param, param, pam, pam, pararara. Ludzie się cieszyli. Śpiewałam tylko raz w operze. Śpiewałam tylko raz. Tam taram, taram, tam taram, taram, tam. Ła, ra, 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 ra. Łam, pam, param. Ła, 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 ła. Przepraszam, przepraszam bardzo, ja już się opanowałam. Czy mogę? Proszę bardzo, proszę, proszę. A teraz wystąpi pan Janek w roli... Przepraszam, ja mam tutaj notatki. Czy mogę? Szkoła numer 12, pan Tadeusz od Natęcza z Wojski. 9:40, przedszkole numer 107 była babuleńka z akordeonem. Zatem BMSK 7 od Natęcza z Wojski. Przedszkole numer 120 była babuleńka bez niczego. Huta od Natęcza z Wojski, Piaseczno od Natęcza z Wojski. Zjednoczone pralnie jak wyżej, Leszno była babuleńka jak wyżej. Co ona czyta? O czym ona czyta? Kompromitacja jedna. Gdzie jest pan Janek? W Piasecznie, od Natęcza z Wojski. To przepraszam, nie, to jest nie ta kartka. O, już mam. Te dwie nowe ham
warunki niezłe. Jedna za chuda, myszowaty, ma na nią oko turecki, wynosi herbatę pracowniczą, madras i sprzedaje na lewo. Nie, przepraszam, to jeszcze nie to. Myszowaty ma motyla po czesku, to już było. O, Basinka ma cygankę. Trzeba to zachęcić. Basinka w cygance do... To jest straszne nieporozumienie, ja takich ordynarnych świństw nie będę zapowiadała, to jest parodia, a nie teatr. Turecki wynosi herbatę pracowniczą, madras i na lewo. Patrz pan, panie dyrektorze, z kim ja muszę pracować. Patrz pan, panie dyrektorze. Ale niech się pan nie przejmuje, dyrektorze. Ja panu wypełnię tę lukę w pogromie, w programie. A pan mi w tym czasie wypełni te rubryczki. O, jak ja wypadłem, dobrze? Bo ja panu zaśpiewam własny utwór. Z własnym tekstem, własną muzyką, prawda? Pan to trzyma, pan wypełnia. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy młodości. Dodaj mi skrzydła, niech nad martwym wzlecę. Światem w rajską dziedzinę ułudy. Kędy zapał tworzy cudy, nowości potrząsa kwiatem i obleka w nadziei i złote malowidła. Niechaj kogo wiek zamroczy chyląc ku ziemi, poradlone czoło takie widzi świata koło jakie. Tępi mi zakreśla oczy, młodości ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przeniknij do końca. Patrz jak tam w dół zaciemnia obraz. Panie Turecki, cicho mnie! Kretin, kaskada, była babuleńka, dyrekcja ma występ. Otóż muszę panu powiedzieć, że pan się myli, pan jest kretyn, panie Turecki. Cicho, mówię, dyrekcja ma występ. Gdzie? Na scenie. A lęczy i śpiew. A ja ją, proszę pana, lekceważę. Mnie ona nie obchodzi, mnie ona, proszę pana, wisi. Panie Janku, kuchnię tam. Janku, mów pan co jest. Proszę pana, na mieście mnie poinformowali. To nie jest żadna dyrekcja. To jest, proszę pana, profesor stomatologii Mimalej. Pan dzisiaj śpiewa tam. Profesor mniemany, patrz pan jak mnie w konia mniemany zrobił. Coś niesamowitego brzmiało mnie Janku, wie pan? On się jeszcze przeze mnie przewróci, patrz pan co ja z nim zrobię. Daj pan spokój, co jest? Daj pan spokój, bądź co, bądź profesor. A ja go mam, proszę pana, w nosie, tak jest. Tak jest. I tym podobnie również, proszę pana, on mnie tu kazał siebie wypełniać w rubryczkę, proszę pana. Łamane, proszę pana, przez 81, łamane przez 20. 12,54 zaraz, tak zaraz, dalej, proszę pana. Czekaj pan. Patrz pan, co ja z nim zrobię. Kuchnie pan. Widzisz pan, co ja z nim zrobiło? Minus. Minus. Jest zero, proszę pana. Minus. No tak, ale panie Turecki, minus. Zespół, to on się swoją drogą bardzo ucieszy, jak się dowie, przed kim on występował. On rozerwie pana na sztuki. Janku. Cisza ma być, nie. Ani słowa ludziom. A dlaczego? Panie Janku. Bardzo przepraszam, a dlaczego zespół, proszę pana, on jest nerwowy, prawda? On chce wiedzieć, na czym on nieprawda siedzi. Ja go zaraz pójdę, dopoinformuję. Tak? To ja go, proszę pana, pójdę i dopoinformuję, co pan ma w tym notesie, proszę pana. Chryste, panie! Pan to... Panie Turecki. A widzisz pan, panie Turecki. A widzisz pan, no. Ręka, rękę i cisza ma być. Tak jest. No, jak wypadłem? Bardzo, bardzo, bardzo beznadziejnie, panie profesorze. Zero, proszę pana. Tak. To coś niesamowitego, bo tak mi dobrze szło i myślałem, że zła pasta już za mną. Bo wiecie, panowie, ja chciałem być artystą. Tak, tylko nie pozwalał mi na to wysoko rozwinięty... talent. Nie, co to, nie, nie, nie. Intelekt, o. Intelekt to właśnie. Tak, po prostu artyści, jak wiadomo, są jak dzieci. I ja nie dorosłem. Profesor mniemany. Ty, ja bym pana tak, proszę pana, przekręcił, że pan byś mnie z ręki tak jak... Coś nie są tego, z ręki tak, panie Turecki, no. Co, cicho, idź pan zapowiadaj, pan, no proszę pana. A notesik, niestety on zostanie u mnie, no to panie jakże, panie Turecki, ja tak z głowy nie zapowiem. No to nie, to ja zapowiem. Nie, a bardzo lukę, proszę, bardzo, pan, bardzo pana ja proszę, tam w notesie znajdziesz pan dane. Proszę bardzo.
Szanowna pani siedzi tu i nie wie, co to jest miłość. I wystąpią jedna z tych dwóch, ja, Turecki i ten myszowaty razem cztery. Zaraz, chwilę. Wystąpią jedna z tych dwóch, ja, znaczy się pan, tak? Turecki, ja na pewno nie. I ten myszowaty to razem trzy, proszę pana. Artysta mniemany. Chociaż to mnie niegodne, pytam od wielu lat, czemu na damy chłodne popyt wśród panów spadł. Jeden pan przyszedł do mnie, miły i grzeczny człek, delikatnie i skromnie, nie mniej przytomnie rzekł. Szanowna pani siedzi tu i nie wie, co to miłość. Dzisiaj się tak nie robi już, jak mówię, nie to nie. Ty sobie to do głowy włóż, że cenny czas ucieka. Szanowna pani, ty się różnisz, ja, jak kocham cię. Jeszczem tak nie zepsuta, by mógł mnie wciągnąć w trans. Jakiś cham albo brutal, ten nie ma u mnie szans. Ale pan, który ładnie zreferuje swą chęć, tylko ten mną zawładnie, kto powie słów tych pięć. Szanowna pani siedzi tu i nie wie, co to miłość. Dzisiaj się tak nie robi już, jak mówię, nie to nie. Ty sobie to do głowy wód, że cenny czas ucieka. Szanowna pani, ty się rusz, ja kocham cię. To coś niesamowitego. Jeszcze dzisiaj przed nocą, siuba, siuba, przyjdzie tu pewien pan. Taka, taka, taka. Ty nie pytaj mnie po co, farura. On ma właściwy plan. Siala, la, 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 la. Obyczaje dziś zdrowsze. Yeah. Starczy ten mały znak. Dugu, dugu, dugu. A gdy szepnę mu, owszem, on mi odszepnie tak. Szanowna pani siedzi tu i nie wie, co to miłość. Dzisiaj się tak nie robi już, jak mówię, nie to nie. Ty sobie to do głowy włóż, że cenny czas ucieka. Szanowna pani, ty się rusz, gdyż ja kocham cię, la la la. La, 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 nie, no panowie, no ktoś mnie tak hałasować, tak ja jestem w szczytowym uniesieniu, przecież ja się mogłem zabić. No to panna Basieńka się tam tak tłucze. Ona jest bardzo nerwowana, ja nie wiem, co się stało jej, ona rzuca we mnie, czym po panie, co jej się stało, panie Turecki? Notatki sobie poczytała, proszę pana. O Chryste, panie! A widzisz, a tam było napisane, że ona jest, proszę pana, do... Tak, ja wiem, wiem, tak. To co, może ja sobie zaśpiewam, prawda? Co mam do zaśpiewania i ja już sobie pójdę, co? Tak, tak, bo jeszcze pana nie mam opisanego. A co pan zaśpiewa? No ja mam, czy ja wiem, no... O, mam tego. Dzięcioła. Ojej, no nie, no panie Janek, no przecież dzięcioł już był. Był? No widzi pan, ja nie mogę tak bez notatek, no. Aha, mam jeszcze taką piosenkę o jednym facecie w żółtych półbutach, co on stoi na moście i wrzuca do wody szynkę wielkanocną, pięciokilową. Matko! No. Nie, panie Janku, nie może, nie. Niech ten facet, jajka niech on wrzuca lepiej. No. Ale jajka nie, no nie mogą być jajka, no. Dlaczego nie? Jajka też są wielkanocne. Ale nie może być o jajkach, no. Musi być, panie Janku, musi być o jajkach. Jajek my mamy potąd, proszę pana. I troszkę ich można powrzucać.
A jak się ludzie dowiedzą, że u nas w teatrze jakiś kretyn, proszę pana, szynkę do rzeki wrzuca, to listy zaczną przychodzić. I ja, proszę pana, nie życzę nikomu je czytać, proszę pana. To racja. Niech pan zostanie przy jajkach, będzie bezpieczny. No dobrze, ale panie Turecki, przecież poeta napisał o szynce, no. Patrz pan, z kim ja muszę pracować, patrz pan, z kim ja muszę, to kretyn łoparty. A rób ta, co chce tam, mnie przy tym nie był. No ale bardzo przepraszam, panie Turecki, no to co ja mam robić, jak poeta wyraźnie napisał o szynce? Który no. poeta? Jak to który? Konstanty Ildefons Gałczyński? Nie znam. Stawiam minus poecie, niech pan śpiewa, ale ostrożnie. To co, panie Neszku, mam grać? No grać, ale ostrożnie. Stoi facet na moście z szynką pięciokilowo, o balustradę opar się i smutno kiwa głową. Jesień idzie, zima, a facet szynkę trzyma. Ech, facecie, facecie, ty przed nami nie udasz, na nic tu, ecie, pecie, jesteś guślarz lub dudasz. Znamy twe gry zabójcze, ty romantyczny ojcze. Bo patrzcie, nasz obiektyw scenę notuje taką, ten most ma sztachety i ta szynka pod pachą. Szynka prezent od teścia, 5 kilo 20, na 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 na. Nagle rany koguta, ach co ty robisz, co ty? Guślarz w żółtych półbutach szynkę wrzuca do wody. Nawet rybitwy kwilo, szynka przeszło 5 kilo. Co za głupi patałach, tych przysłów tworzy kosze. U rzeźnika wisiała, a zatonęła, proszę. Zatonęła po krzyku, guślarz stoi i płacze, a księżyc na młodziku i puchają puchacze, no bo ktoś musi puchać. A z szynką co? Na denko poszła rzeczki wspomnianej, prawie serce jej pękło od tej nagłej przemiany. 4 raki i muszla, ach ten przeklęty guślarz. I teraz nocą zawsze, kiedy wietrzyk dnie w puzon, szynka wypływa na brzeg i śpiewa jak karuzo. Jestem taka samotna i mokra, proszę pań. Ach, moja podwodna, ach, dziandzia moja glań. Co do mnie, to ani w ząb nie pojmuję tej kpiny, że guślarz wody głąb i 5 kilo wędliny. Nie można szyć na fuksa, larifarika kuksa. Dla mnie szynka to doping, myślę o niej z poskomą, a ten czemu utopił, do dzisiaj nie wiadomo. La la da 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 la 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 la. Dzisiaj nie wiadomo. O nie, panie Turecki, ja nie wystąpię za nic, ja wiem wszystko z notesu pana Janka. Tu się traktuje kobiety bezkarnie i pisze, że myszowaty z nami żyje. I ja udowodnię to wstrętne oszczerstwo. Dlaczego zaraz wstrętne? Czy znowu z pani takie cudo? To ja sobie kategorycznie wypraszam zestawiania mnie z panią. Tu się nie ma z czego śmiać, te dwie chude chamki są nie do pokazania. Nie ty, tylko nie chude, dobra? Tak napisał i jeszcze napisał, że śpiewa po czesku, bo źle mówi po polsku. To jest bezczelność! Ja mam maturę! Tak, akurat ja widziałam, jak pan napisał wyraz turecki. Jak napisał? Przez ukreskowany napisał. To, gdzie tak na mnie napisał? Do milicji tak napisał, że turecki wynosi herbatę pracowniczą Madras i sprzedaje na lewo. Ja? Cisza ma być! Milicja? Ty szymato, myszowata. Nie, panie, myszowata, ja Madrasa od roku nie widziałem, rozumiem? Zieloną! Zieloną sprzedałem! Rozumiesz? Ja nigdy w życiu nie pisałem! To widać! 7 klas to góra, pan, ja
Janek to wszystko napisał w notesie. Panie Turecki, o dyrekcja, ona prosi, żeby kontynuować, prawda? Co jest? O, dawaj pan notes. Notes? Tak. A wziąłeś pan 10 paczek zielonej herbaty? Wziąłem. Takie buty! Cicho! To pan napisał do milicji! Uprzedł, ja mam miszka i nie życzę sobie żyć z myszą! Do milicji! A ja jestem świetna w cygance! Świetna i to jest bezczelna! A ja panu w rubryce, proszę pana, napiszę minus zero nic! Cisza! Cisza, psia krew na rozie! Ja mam dla was niespodziankę! Ja wam teraz opowiem, jak Turecki został zrobiony. Pani Janie, stop! Nie, chwileczkę! Cicho, ja to za... Ludzie, ja mam ten notes i w tym notesie w nim nic nie ma. Pani nic Janku, nie ma. Nic nie ma w tym notesie, ponieważ wszystko wymyśliła ta artystka zakichana, co jak zaranie pójdzie śpiewać cyganki, to ją dyrekcja nie opisze i nie zostanie przydzielona do zespołu artystycznego. Tak. Boże, kochany, Boże. Janie, panie Janku, niech mnie pan szybko zapowie i niech pan stamtąd zejdzie, ja pana proszę. Dobrze, dobrze. Panie Turecki, złazić? Złaź pan. Proszę... Chwileczkę poczekać, pan Janek już schodzi ze ściany. Nie szkodzi, nie szkodzi. Pani będzie śpiewać, tak? Tak. Nie. No nie, nie wiem. Co słyszycie? Inteligencja plus minus. Tak. Co pani śpiewa? No, z panem Jankiem. Nie, nie, właściwie to on stoi. Nie, on leży. Właściwie on siedzi. To nieciekawy przypadek. O czym pani śpiewa? Tyle szczęścia, tyle męki, ty miłości ze sobą niesiesz, śpiewam. I że kocham twoje miłe oczęta i twoją wiotką kibici, całą twoją wspaniałą urodę. A do kogo pani to śpiewa? Do pana Janka. Час роковой, когда встретил тебя, трепетно сердце забилось во мне, страстно, безумно тебя полюбя, весь я горю, как в огнях. Сколько счастья, сколько муки ты любовь принесешь с собой. Час свидания, час разлуки, ты же все твой стан и твоя красота вся создана ты для знойной любви, вся ты любовь, вся мечта. Сколько счастья, сколько муки ты любовь несешь с собой. Час свидания, час разлуки, дышит все тобой одно. Резвою птичкой, воздушный, как тень, в вальсе беспечно носишься ты. Мне же на завтра тоска целый день. Ночью все те же мечты. Сколько счастья!
Polka mówi, ty ją łapni wciąż z tobą. Czas Gdania, czas rozumie, gdy się wciąż dziewczynki, dziewczynki. Mam niespodziankę. Wiem, wiem. Ten, co siedzi i pisze, to nie jest dyrekcja. Który to ten z gitarką? Tak, miałam telefon z miasta. Dyrekcja oceniła mnie świetnie, rozmawiała ze mną, jest bardzo przystojna. A to wcale nie jest dyrekcja i niepotrzebnie daliśmy ze siebie wszystko. No, właśnie, że dyrekcja ma wiadomości. No to ja już głupi jestem zupełnie. Elka, co jest? Dyrekcja czy nie dyrekcja? Nie, stara. Tak, prawda, panie Janku? Co? Ta. No, mówiłam, co pan czaruje, to nie jest dyrekcja. A czy ja mówię, że jest? To ja już jestem zupełnie głupi. Panie Janeczku, to jest dyrekcja, czy nie jest dyrekcja? Ale skąd Tureckiego w konia zrobili, teraz się boi przyznać. No nie, ja go sobie wypożyczę, to jest parodia. Basieńko, Basieńko, Basieńko. Co mnie narobiła? Co? Ślepa komenda jedna, sól rozbiła, rozsypała, awantura będzie, kompromitacja. Chryste, panie, dyrekcji okulary rozbiła. To jest coś niesamowitego, ja bez nich naprawdę nic nie widzę. Pan się nie martwi, panie dyrektorze, ja panu tutaj każdego z osobna bardzo dokładnie opiszę. A teraz przedstawiam nową dyrekcję. Nie mienię mroga i w imieniu nowej dyrekcji proszę o finał. Zaraz, to już całkiem głupi jestem. To co, ja mam grać? No grać! Życie wokoło, aż się skrzywe solo płyną cudne dni. Po prostu jest już dobrze, tak że tylko nam kłopotów brak. Na głowie nie siwieje włos, nie grozi znikąd podły cios. Ręka zna tylko bratnią dłoń i nigdy się nie chmurzy skroń. Pod sobie wieńce los nam ściele, wpiademy w plata złotą nić. Lecz jeszcze może być weselej i jeszcze śmieszniej może być. I rynce, i tralala, idziemy przez życie pod skoka. I rynce, się gotuje krew, a nas wciąż pungi dek, porywa dziki śmiech. I ryncy, i tra-la-la, idziemy przez życie pod skokach. I ryncy, i hol-sa-sa, pod skokach pożyje się raz. Wciąż jest nam lepiej, plus i plus, 5, 7, 10 kuma wóz. Do nosa już pasuje pięć, już od całości większa część. A kysz, ironio, kwino, precz, na złom czas nieść satyry miecz. I na lemieszy przekuć stal, a komu żal, niech idzie w dal. Rzeczywistości dajmy brawka, humor niechaj świszcze mat. Niech optymizmu nowa dawka, bez troski sączy w duszę jad. I rymcy, i tra-la-la, idziemy przez życie po skokach. I rymcy, za, od skoka pożyje się raz. Choć tam się marszczy brew, choć się gotuje krew, a nas wciąż długi ten porywa dziki śmiech. I rycycy, i tra-la-la, idziemy przez życie pod skoka. I rycycy, i hop, sa-sa, od skoka pożyje się raz. I rycycy, i tra-la-la, idziemy przez życie po skokach. I ręce, cyn, i hop, sa-sa, po skokach pożyje się raz. I ręce, cyn, i tra-la-la, idziemy przez życie po skokach. I ręce, cyn, i hop, sa-sa, po skokach pożyje się raz. I ręce, cyn, i tra-la-la, idziemy przez życie po skokach. I ręce, cyn, Ho, sa sa, od Boga pożyje się raz.
Woo!